Cześć, witam na kanale Tyber. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w grę Breakpoint z Ghost Recona. Będziemy robić misję główną pod kontrolą Herzog w aurorskiej farmie danych. Już tutaj wcześniej byłem, tak chyba w luźnej grze jakiejś, bo widzę, że mam odblokowane wszystko, ale musimy tutaj pozabijać wszystkich. Dzisiaj po raz kolejny jest z nami jeszcze Gulfworm, nasz kolega, więc sprawnie nam wszystko pójdzie. Zaczął swój rekonesans. Skrzyneczki się odnowiły. Coś widzę, będzie fajna zabawa dzisiaj. Drony. Jest chyba wejście jakieś do podziemi. Tutaj widzę, chodzą sobie ludziki jeszcze, tak. To jest sporo informatorów z tego co widzę. Ups, chyba drona mojego założenia. Tego odzyskania posiłków nie mają ściągnąć. Wiesz co, jako że jesteśmy tutaj. Zaraz będziemy mieli jakiś śmigłowiec. A widziałeś gdzieś w elektrowni? Nie zdążyłem, bo jak tylko wpadłem na kolesia, tak, bo próbowałem wyjść do budynku, to od razu wyłączyłem drona, ale to nic nie dało. A nie, samochodem przyjechałem. Ja tutaj elektrowni też żadnej nie widzę w sumie. Ktoś nas podchodzi. Się zaczaili, kurczę. No, przyjechali. No dobra, no to przyłączam się na snajperę i pościągamy troszeczkę, nie? Trzeba wyżej dużo celować. Tylko wiesz co, uważaj na informatorów, żeby ich nie pozabijać też. Tutaj jest troszeczkę to z problem z tym. helikoptera ich słabo widać. Przez snajpera ich widzę w razie czego. Myślę, czy do nich nie skoczyć.
chłopie, żebyś ty to widział. Skoczyłem ze spadochronu i przeleciałem może 2 metry tylko w dół. Ważne, że żyjesz. No to była mega miazga. Tak wycelujemy, bo trafię. Dobra, jest. Główka, tam jest informator, gdzieś biegnie. Ale go zostawimy na razie. Wiesz, tutaj z informatorami to jest tak, że jak się trafi ze snajperki informatora i zbyt długo się do niego nie podchodzi, to on może umrzeć. No, a nie miałem tak parę razy, wiesz. Więc ja informatorów nie zabijam ze snajperki. Poczekam po prostu, aż podejdziemy tam bliżej i myślę, że już można podejść, bo już nie mam widoku stąd w ogóle. No, jeden leży tutaj w tych agregatach obok tego pancernego. Tak, no to już tam idziemy. Ale mam miejsce na skoczce spadochronu. Tu jest taka półka betonowa, widzisz? Z tych rur. No jest. No to tutaj ładnie się skoczy. No ja już raz skoczyłem. Miałem czysty, piękny skok. Tutaj będzie dobrze. Nie chcę stąd skoczyć. A powiem ci, że mój powinien cię już dawno zabić. Jak tak schodzę sobie po tej górze. Coś musiałoby się spoczyć. Zauważyłem. Widziałeś grubasa? Tu idzie z strony. Widzę latarkę. No, to jest gdzieś informator. No, leży, o, leży. Biegnę do niego, no. Dobra, ja stanę po ten sam. Zabij tam tego, co tam stoi na dole. Znajdź Ayana Blake'a. Za gówna. Got anything you want to tell me? Please don't kill me. I've said everything I know. Amunicję. Fiolecik. A ominęliśmy ją w sumie.
ta strzelba, co w Divisionie jest PSG. A ta nowa, tak? Tak. Właśnie wypadła. Troszeczkę się przycina. U mnie to jest dość normalna rzecz niestety. To mnie troszeczkę bardzo wpienia. Ale wiadomo, komputer będę musiał sobie zmodernizować, jest słaby. A za słaby, można to powiedzieć. Wiesz co, nie słyszę ich w ogóle. Słyszę tylko muzykę z gry, ale nie słyszę ich odgłosów. Ja słyszę. Gdzie jest skrzyneczkę? Tutaj jeszcze widzę. Jest tutaj. A no, jest. A to u mnie się zbugowało, bo wyjąłem z niej rękawiczki były tutaj, tak? Tak. No to wyjąłem rękawiczki, a dalej mi się podświetla jest skrzyneczka, więc mi się zbugowało. Trzech gości jeszcze zostało na mapie. Dwóch gości, w tym snajper na dachu. Nie ma snajpera już. Został tylko plotkarz, jakiego tak nazywamy.
ale zobacz, może pokażę ci. Sami przyszli do mnie. No żółte poleciało. Czysto. G36C. O, granatki, dobry granatki. Sztuka. To był mój ulubiony karabinek w The Division w pierwszej części, wiesz? Później go po jakimś update'cie osłabili. Skrzynka jest tutaj w takim jakby ogródku. Jakim ogródku? Drzewa są posadzone. Co tam się dzieje, jeśli to odpali? Ja rozwalam takie komputery, wiesz? Do misji chyba są potrzebne, bo jest zniszczony serwery w laboratorium technologicznym. Jeden przeoczyłeś? Nie, nie przeoczyłem, tylko przestałem w niego strzelać. A programistów musimy znaleźć. Tylko ja... A, tu jest ta skrzynka, tak? O której mówiłeś, na dole. Tak, tak. Mamy ich zabić? Czy... A nie, komputery. To są komputery, no. Rozejrzyj się, aby znaleźć programistów. No tu jest kolejny. No jest programista. Pokaj obok. No, ale ja pierw czytam te papiery, od czego one są, wiesz? Bo one są wszystkie od tego samego, nie? Wszystkie poszlaki. Don't be afraid. What happened? Where is everyone? The soldiers, they just came in here and took the programmers. Took them where? I hear they were taking them to the security office at the data farm. I still can't believe it. I'll see what I can do. I appreciate it. Goodbye. Oh, shit. Czyli teraz musimy znaleźć żołnierzy Sentinela. A co jest najciekawsze, zabiliśmy wszystkich, więc przypuszczam, że się jakiś zrespi. Koniecznie, może się okazać, że wystarczy jakiś nawet za bazą złapać. Ale niby pokazują, wiesz, cele, nie? Jak daleko są te cele? No tutaj jest. Nic nie pokazuje. Hey, can't you see I'm busy? No jest, 260. Nie, no tutaj okienko takie jest. Okay.
biegłem i nagle zaczęło, że mnie wykrywa i nie wiem kto. Wieżyczka, wiesz? No minus taki, że wszystkich zabiliśmy, więc będziemy musieli szukać ich jednak. No, zabici wszyscy. To wiesz, co pozostaje zrobić? Popełnić samobójstwo tylko. A ja bym spróbował wyjść na zewnątrz. Poczekaj, tu jest informacja się pojawiła przy komputerze. Dobra. The Good Hope. No dobra, to musimy do schronu lecieć teraz. Teleportowałeś już? Jaki cwaniaczek. Ty też już jesteś, tak? No już też się przynoszę. Dobra, ile my mamy metrów tam w ogóle? Pięćset metrów. No dobra, to pójdziemy z buta. No i widzę, ale widzę. Też. Kolekcjonerskie przedmioty, jest generator.
Kurczę, coś mnie pod ziemię nie łapie. Pierw generator rozwalę. Nie trafiłem, to muszę gdzieś tak, tak w tą wysokość chyba, tak? Nie, troszkę niżej może. I jeszcze niżej. I jeszcze niżej. Udało się. Strzelasz do nich? Zacząłeś do nich strzelać. O, nie ucieknie. No dobra, jestem z powrotem. Wiesz co, nie, strzeliłem do generatora. Niestety kasa uciekła. Zestrzeliłem go. Dobra, przepraszam. Jednak przeziębienie, niestety. O nie, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie jest generator? A, zniszczyłeś generator? Tak, zniszczyłem, zniszczyłem. Tutaj ty się snajpera w ogóle nie przyda. Ja chcę zniszczyć wieżyczkę z rakiet. Po co? Żeby nie strzelały do nas. A strzelają? Nie, ale są na żółto. A wiesz czemu? Nie strzelają, bo zniszczyłem generator. Generator odcina kąt. Zazwyczaj robił się na biało, a teraz są żółte cały czas. No bo zauważyli, jak strzelałem, wiesz? Wolf strzela z góry, ja spróbuję ich załatwiać od dołu.
Dobra, teraz dobre pytanie, jak to w ogóle znaleźć przejście? Czy oni są zupełnie w innym miejscu? Ten przedmiot kolekcjonerski jest w tym drugim magazynie, do którego w ogóle nie wiem jak wejść. Nie wiem, czy to były drzwi otwarte, czy się zamknęły w momencie, kiedy... Nie, no jest... W innym miejscu troszeczkę, wiesz? Ja jestem w tym budynku właśnie. Przez takie jakby wejście pod górę, przez taki hangar się wchodzi. Czekaj, tu przesłuchałem gościa. Hello. I need information on this. Do you happen to know anything? Now you know it all. Awesome. Thanks. Jest po kilka informacji z tego, co widzę. Nie jeden przedmiot kolekcjonerski. Schemat na strzelbę jest. A nie, to jest karabinek. Jakoś. A to zaraz spróbujemy. Nie zabijałem informatora, zostawiłem go dla ciebie. To jeszcze jeden jest troszkę. Jest skrzynka jakaś. Nie wiem jak się tam dostać. Got anything else to say? I told you everything. Everything I know. I don't know anymore. Wiesz co, przesłuchałem go, ale i tak musimy tutaj dotrzeć do osoby, która uciekła ze schronu.
Just relax, all right? I'm not with Sentinel. I'm here to help. Go to hell! This is another one of her games, isn't it? Just relax, all right? I'm not with Sentinel. I'm here to help. Go to hell! This is another one of her games, isn't it? Ilza Herzog, queen of the pathetic. Tell her I can't take it anymore. Tell her. You tell her! Just keep your head down and be quiet. Come with me. Okay. I know a place. Do domku rybackiego musimy ją eskortować. Chodź, polecimy. Tylko problem w tym, że nie szczyściliśmy wszystkiego, ale trudno się mówi. Dobrze, że niedaleko jesteśmy. To wrócimy tam. Sorry, weź, bo chciałem otworzyć skrzynkę i on się zaciął. Weź go złap jeszcze raz. Prowadź wciśnij. No dobra. Hey, look, I'm really not with Sentinel, alright? My name is Nomad. Jay Skell sent me. He and I are trying to take down a section of the drone perimeter. The back door. She wants us to close the back door. Yeah. You're on the computer security team. You're really working with Jace? Yeah, let's just say we have a common agenda. You have no idea what this South African bitch does to people. To make them work. To make them do what she wants or think what she wants them to think. Even just to get a confession. I've known people impressed by her set of skills. Where's Fat Zabi? Where is Fat Zabi? The hell, Vaughn? Been at this for days. You gonna keep talking to him or you gonna do something? Yeah, well, waterboarding doesn't work, so... I don't know what else to do. You don't know what to do? Lachlan! Oh, torture. Hey, what the hell, man? Let him be. Breaking shins is illegal. Zabi Korjas. The valley you call Pandora's box. Please! Order up. Guess it's time to eat. Mm-mm-mm. Hey, now you know we can't be doing that shit. Christ's sake. But you want to split hairs over what's legal and what's not? Shit, this ain't nothing compared to what would happen if we handed them off to a real contractor. We used to work with this, badass blonde-haired bitch from South Africa. She loved torture. Took pleasure out of it, but let me tell you something. She got answers. Yeah, now that was a confession you could count on. Damn daddy's boy, Vaughn. Taking his instructions out of his FM, playing office politics. You really want to work with a shitbird like that? Wouldn't you rather have a competent contractor in your corner? Yeah. Well, not a bad day's work.
I'll have my medium rare. Oops. It's your problem. You guys are tasked to me. You're my thugs with guns. I'll be real clear with you, Vaughn. We're here to babysit you. We don't answer to you. Now you just stay out of our way. We'll roll you over. Some people I used to know were willing to work with a woman like that. What's your name? Carl. My name's Carl. Carl? I have to get into that prison and save the rest of your team. Impossible. That place used to be a survival shelter for natural disasters. It's sealed tighter than Fort Knox. Well, who can get me in? I don't know. I heard some of the soldiers complaining. The office manager of that site, he's living it up in the Antares district. It was like a resort for Skelltech employees. He won't talk. Well, once I find his address, I can ask him nicely. Thanks. Wait. The code to the cells. Only Herzog and her... the guy who helps her. Only they know it. She's always in the prison, but Sergeant Kent, the soldier said he was going to his regular outpost. You hear a lot. When they put you in that little box, you're just happy they're not hitting you. You don't talk, but you hear everything. Thanks. You have someplace safe you can go? Because you can't go home. I have friends near here. No dobrze, tu ukończyliśmy naszą misję. Wskaż mi drogę, to będzie nasza kolejna misja. W tym momencie zakończymy nasz odcinek. Wykonaliśmy misję. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to do zobaczenia. Cześć.